Oficjalnie w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie figuruje ponad 2300 osób bezrobotnych. Ponad połowa z nich to mieszkańcy gminy Jarocin. Radna miejska Anna Piasecka ma na ten temat swoją teorię. Bezrobocia jako takiego w Jarocinie nie ma. Ludzie po prostu nie chcą pracować. Czy rzeczywiście? To bezrobocie jest, istnieje i można to z danych statystycznych wyczytać. Na przestrzeni ostatniego roku poziom bezrobocia na naszym terenie spadł do 9%. To jednak tendencja ogólnopolska. Dla przykładu sąsiedni Pleszew ma tylko 6% bezrobotnych. Czy jarociniakom nie chce się pracować? Jeżeli chodzi o osoby, które są u nas zarejestrowane, to na pewno jest tak, że część z tych osób jest powiązanych tylko z nami przez składkę zdrowotną. Niestety nie ma takich danych statystycznych, które mogą określić jasno i wyraźnie, że jest to liczba taka, a nie inna, albo że jest to taki procent, albo nie inny. Ludzie po prostu nie chcą pracować. Z przykrością stwierdzam, że tak. Spotkałem się z takimi opiniami i nawet z sytuacjami takimi, gdzie ludzie jasno i wyraźnie mówili, że nie chcą pracować, bo oni są tylko zarejestrowani właśnie po to, żeby korzystać ze składki zdrowotnej. Z nadzieją na zalenienie zajęcia do pośredniaka przychodzą ci, którzy na rynku pracy są od dawna i ci, którzy dopiero zaczynają swoją karierę. W ogóle w Jarocinie teraz łatwo jest znaleźć pracę, trudno? No w moim wieku już trudno, bo po prostu już stan zdrowia nie pozwala i nikt nie chce przyjmować takiego dziadka, nie? Mam ponad 60 lat, no i trudno mi znaleźć pracę, nie? Ludzie po prostu nie chcą pracować. No wie pan, no czy nie chcą, może młodzi są nauczeni do tego, bo wiadomo, jak się dostanie tu pieniądze, no po co pracować? Osobiście jak składała CV auto do pracy, okazało się, że jednak nie do pracy, tylko po prostu na staż. No i ta pani powiedziała, że już bez nazwy i tak dalej, że po prostu jest w szoku, że jest takie bezrobocie w Jarocinie. Ma tyle cepałek, że po prostu nie wiedzą, co ma z tym zrobić. Kogo mam po prostu wybrać? Czy w Jarocinie ludzie rzeczywiście nie chcą pracować? Pani Monika, która przekwalifikowała się dzięki szkoleniu z środków unijnych, zgadza się na szczerą rozmowę. Chce być jednak anonimowa. Brałam udział w projekcie unijnym dla osób niepełnosprawnych. Startowało nas 10 osób. Zostałam ja jedna z tego projektu, ponieważ reszta nie wykazywała żadnej chęci czy zainteresowania tym, żeby dalej pracować. Już od samego początku. W tym projekcie tych projektów było kilka i ta sytuacja powtarzała się chyba 4 czy 5 razy, tak jak projekt się powtarzał. Faktem jest, że na przestrzeni ostatniego roku kilkaset osób odmówiło podjęcia pracy. To może jednak... Ludzie po prostu nie chcą pracować. Ale moim zdaniem chcą pracować, bo miałem firmę swoją, teraz mają synowie firmę i szukają ludzi i nie ma takich. Jarocińscy przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po pracowników z zagranicy. No, posiłkujemy się tutaj obcokrajowcami. Jeżeli byśmy w tym kierunku nie poszli, to mielibyśmy problemy z pozyskaniem nowych pracowników. Co pani powie na takie zdanie, które powiedziała jedna z radnych: w Jarocinie bezrobocia nie ma, ludzie po prostu nie chcą pracować. No, ja bym powiedziała, że to jest na pół prawda, bo są tacy, co mogą pracować, im się też nie chce. Bo powiedzieli, że za takie pieniądze nie będą pracować, a są tacy, co nieraz szukają i rzeczywiście nie ma tej pracy, bo do kobiet jest trudniej.